Siemka, ja jestem Anacho i mam dla was kolejny, długo wyczekiwany odcinek Openero... Owocowego openingu Anacho, odcinek 6. Dzisiaj mam owoc przygotowany dla was, który prawdopodobnie dla większości nie jest żadną zagadką. Jest prawdopodobnie też owocem, który duża część z was już próbowała w swoim życiu. Ja przyznam się, że samego owocu w sobie nie próbowałem, jedyne co to smaki jakichś napojów czy innych rzeczy od smaku właśnie tego owoca były przeze mnie próbowane, aczkolwiek dużo w tym jest chemii, ile w tym jest prawdy, na pewno mniej niż tej chemii. Dlatego dzisiaj, proszę państwa, owocem, który prawdopodobnie już wiecie jak się nazywa, jest granat, proszę państwa. Granat! Żadne w tym zaskoczenie, przecież granat leży na każdej półce, każdego sklepu. Otóż nie. Tak się składa, że w związku z tą sytuacją, która teraz panuje na świecie, nie wyruszałem zbyt daleko, na przykład dalej niż róg mojego bloku, także nie mogłem pozwolić sobie na wyszukiwanie takich rarytasów, jakimi były karamboli, to może nie będziemy wspominać, chociaż dużo z was mówiło w komentarzach pod poprzednim filmem, w którym oceniałem karambole i w filmie tym również bardzo się negatywnie wypowiadałem na temat karamboli. Powiedzieliście, że jest to niedojrzała karambola, ponieważ ona powinna być żółta i wtedy powinienem dopiero ją konsumować. A ja konsumowałem... Przepraszam, jeśli mieliście gorszą jakość dźwięku, dopiero teraz włączyłem mikrofon. Karambola powinna podobno być jedzona w kolorze żółtym, ja ją zjadłem w kolorze zielonym i dlatego... Skończyło się to tak, jak skończyło, dlatego jeśli będzie okazja, myślę, że umówimy się na drugie, ostateczne starcie z karambolą, czy zostaną polepszone oceny w rankingu, który już śpieszę się wam przypomnieć, ponieważ jest to rzecz prawdopodobnie, o której zapomnieliście. Ranking do tej pory wygląda tak, po 5 odcinkach prowadzi... Kto prowadzi? Kiwano prowadzi po 5 odcinkach. Na drugim miejscu jest Cherrymoja z 25 punktami, Kiwano ma 27. Fizalis ma 16 i Karambola ma 15, jeszcze w środku jest Kaki, które było smaczne, ale jak ktoś jest w środku stawki, to o nim się raczej nie mówi. Mówi się albo o tych najlepszych, albo o tych najgorszych, także ranking sobie zostawię tutaj, bo dzisiaj na tym rankingu będziemy mieli 6. zawodnika, którym jest właśnie granat. Wygląd jest jednym z 3 kryteriów, które tutaj bierzemy pod uwagę. Jeśli chodzi o wygląd granata, powiem szczerze, nie jest to absolutnie żadne zaskoczenie, jest to granat odłamkowy. Każdy z nas widział w życiu granat i prawdopodobnie nie jest to również dla was żadne zaskoczenie, jak on wygląda. Myślę też, że warto tutaj zauważyć przed oceną granata, przed oceną wyglądu granata, że często rzeczy, które cały czas mamy pod nosem, są przez nas niedoceniane. Przez to, że cały czas widzimy banana, nie zastanawia nas, dlaczego banan wygląda w ten sposób. Ale gdybyśmy całe życie obserwowali tylko, powiedzmy, owoce i warzywa, które są okrągłe, tak jak granat, jabłko, pomidor, wtedy dopiero docenilibyśmy, jaki banan jest znakomity. Czy widzieliście kiedyś coś podobnego? Ogórek jest też podobny do banana. Ale zwróćcie uwagę, chcę wam tylko uświadomić, że fakt, że każdy z nas wiedział, jak wygląda granat, to nie znaczy, że musimy na niego patrzeć w kategorii nudne. Oprócz tego, że jest to okrągły kształt, który, tak jak powiedziałem, jest dosyć popularnym kształtem, jest to kształt łagodny, matka natura daje nam tutaj, powiedzmy, jasną wiadomość, że jest to owoc jadalny, ponieważ, jak wiemy, łatwo się wgryźć w kulę, jak są kolce, to się trudno wgryźć, jak jest banan, to się najlepiej wgryźć, no bo po prostu sobie... Nie chciałbym, żebyśmy się w 100% skupiali na tylko tym okrągłym, nudnym kształcie granatu, ponieważ zobaczcie, co tutaj jest na górze. Jest tutaj na górze taki mały otwór z dziurką i z tej dziurki wystaje taki pipciu. Mało tego, nie jest to pipciu bez znaczenia, ponieważ ten pipciu najprawdopodobniej daje nam teaser tego, co zobaczymy w samym środku. W środku widać wewnętrzne struktury owoca, które są przysłonięte przez ten kubraczek czerwony, który tutaj widzimy. I teraz mi się wydaje, że kolor granata, który teraz trzymam w ręce, jest bardzo dojrzały i myślę, że granat tym razem nie będzie mógł się wymigiwać, jeśli będzie mi nie smakował, mówiąc, że bo ja jestem jeszcze niedojrzały, bo ja jestem jeszcze zielony, jestem żółty. Nie. Kolor czerwony oznacza to, czego nie oznacza sygnalizacja świetlna. Czyli jedź. Jedź. Rozumiecie? Ostatni był żart z karambolą drogowy, że nie, mam nadzieję, że nie natraficie na żadną karambolę, że karambol. A teraz mamy żart o sygnalizacji świetnej, że czerwony kolor w przypadku owoców to jest, działa odwrotnie. Że jedź. Jedz. Jestem chyba osobą, która najbardziej się cieszy z tych żartów, a potem tak sobie to montuję i myślę,
mógłbym sobie tego oszczędzić, ale przejdźmy teraz do tego, do stałego punktu. Jestem oczywiście wyposażony w Vintage Rose, zieloną deskę do krojenia specjalnie do owoców i, tak jak powiedziałem ostatnio, czarny niczym kruk nóż. Myślę, że podejmę podobną taktykę jak w przypadku pozostałych owoców. Granat nie zaskakuje mnie swoim wyglądem, więc ja również nie zaskoczę go sposobem krojenia. Po prostu posadzę go tutaj na pół. Szczerze powiem, zanim jeszcze się wbiję w niego tym nożem i zatopię w nim zęby, przyznam się wam tak, może to być głupie, ale nie pamiętam w środku, jak wygląda granat. Kojarzę troszeczkę, jak wygląda granat, ale jestem wręcz przekonany święcie, że nigdy w życiu go nie jadłem, także moja ocena będzie świeża. Jest to owoc, o którym wiedziałem, ale po prostu którego nigdy nie próbowałem. Także jego, powiedzmy, obecność tutaj w owocowym openingu Adacha jest w 100% uzasadniona. Oglądałem ostatnio taki filmik, jak stara babcia kroiła nożem arbuza i ten arbuz był gigantyczny na stole i tak nóż jej utknął i chciała podnieść arbuza, żeby tak uderzyć, bo tak się robi. Jak jednęło, jak stół się, i się stół połamał zamiast arbuza. Zobaczcie, co tu się dzieje. Granat zaczyna płakać, zaczyna krwawić. Mam wrażenie, że jest to sok. Ej, może zrobimy sobie mały tutaj taki przedsmak dosłownie tego, co czeka nas w konsumpcji całego granatu. Zobaczcie, granat puścił, czy to są dwie łezki, czy to są dwie krople krwi, nie mam pojęcia. Jeśli miałbym z zamkniętymi oczami powiedzieć, jaki to jest smak, powiedziałbym, że to jest winogrono. Nie winogrono. Winogrono. Oż panie! Tak właśnie mi się wydawało. Jestem jednocześnie bardzo pozytywnie zaskoczony i ani trochę zaskoczony, ponieważ jak mówiłem, że trochę pamiętam, jak wygląda granat, to właśnie tak mi się kojarzyło i nie byłem do końca pewien, ale moje domysły zostały potwierdzone. Granat w środku, proszę was, wygląda naprawdę imponująco. Prawdopodobnie większość z was już wie o tym, jak wygląda granat, ale jest to naprawdę rewelacyjny w środek. Po prostu jestem pozytywnie zaskoczony i to tak mega pozytywnie. Jeśli chodzi o konsystencję tej żółtej mazi, która jest w środku, bardzo przypomina konsystencję, którą miała Cherrymoja, taki serek. Chociaż wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku jest to trochę bardziej twarde. Jeśli chodzi o pestki, bardzo podoba mi się ten układ pestek, który tworzy takie trzy łuki, jeden na dole, drugi po prawej, trzeci po lewej. Jakby narysować ten owoc w przekroju 3D z tymi pestkami, to byłyby takie trzy półkule owijające. Żałuję tylko, że w samym środku nie ma niczego. Jeśli chodzi o wnętrze owoca, jestem pozytywnie bardzo zaskoczony, jeśli chodzi o wygląd, ale zaraz przejdziemy do rzeczy, która najbardziej tutaj jest pożądana przeze mnie, czyli dobry smak. Mam nadzieję, że smak będzie dobry, ale póki co jeszcze muszę wylizać tę deskę, bo trochę jej tutaj krwi jeszcze się rozlało. Przyjemny bardzo smak, powiem szczerze, naprawdę bardzo przyjemny. Czuć trochę kwaskowatość, ale to jest taka przyjemna, owocowa kwaskowatość i nie jest to taka chamska kwaskowatość, jak była w przypadku poprzednich owoców. To jest po prostu taka słodka, owocowa kwaskowatość, delikatna, bardzo przyjemna. Także myślę, że by teraz skonsumować środek owocu, zawsze byłem przekonany, że jeśli skórka blisko przylega do owoca i jest miękka, to jest jadalna. I w tym przypadku wydaje mi się, że tak właśnie jest. Skórka w ogóle nie odchodzi. Myślę sobie, że najlepszym sposobem na skosztowanie granatu będzie najpierw wydubanie tych pestek, a potem zanurzenie łyżki, tak jak to było w przypadku Cherrymoi. Także do wydobywania pestek się zabiorę już teraz. Nie jestem do końca pewien, czy jest ich więcej w środku. Powiem wam tyle, że jest ich naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o wygląd, to tak jak powiedziałem, jest to naprawdę bardzo estetyczny w środku owoc. Wewnętrzne struktury owoca to jest naprawdę wielka zaleta granatu. Wydubałem trochę tych pestek i teraz odkroję kawałek tego białego miąższu, który tutaj jest, wydaje mi się, częścią jadalną. Tak jak powiedziałem, nie mam pojęcia, czy je się tutaj pestki, czy je się skórkę, jeśli chodzi o granat. Także teraz, proszę państwa, pokażę wam, co będę jadł. Jest to kawałek tego miąższu, trochę jeszcze oblany tym sokiem, który cały czas się wydobywa. Z tych pestek wydaje mi się, że najbardziej się sok wydobywa. Ale najpierw przejdziemy do degustacji. Jeśli mam powiedzieć, jak będzie smakować ten miąższ, mam nadzieję, że będzie to połączenie Cherrymoi plus jeszcze ten właśnie fajny soczek. Jeśli tak by było, to naprawdę ocena za smak byłaby bardzo wysoka.
Kurwa! Kto się je? Że tego się nie je, to ja zostałem oszukany właśnie w tym momencie. Okazuje się, że to właśnie nasiona się je. Ja to wziąłem do ust i na początku była taka bardzo dziwna konsystencja, ale jeszcze nie do końca poczułem smak. I smak zaczął być taki gorzki, po prostu jak liście Physalis. To było katastrofalne w smaku, nie wiem o co chodzi. To ja chyba teraz muszę zjeść te nasiona, żeby sobie poprawić. Powiem tak, nie jestem jeszcze do końca zły na granat, ponieważ on mi nie zasygnalizował, co ja muszę jeść, ale ja po prostu z doświadczenia wydubałem pestki i zacząłem jeść miąższ, który tutaj w środku był, ale ten miąższ jest po prostu koszmarny. Próbuję zjeść te pestki, które na początku chciałem wyrzucić. Jestem zszokowany. Ja właśnie czytam w internecie, że zostałem zrobiony w bambuko. Tu oni wszyscy piszą, że to granaty się wyciąga i granata, w sensie nasiona się wyciąga i się nasiona je. Nikt nic nie pisze o miąższu, po prostu, że jest sobie. Ja w takim razie zostałem kompletnie rozłożony na łopatki, jeśli chodzi o strukturę tego owoca. Powiem szczerze, nie wiem, czy to jest zaleta, czy to jest wada. Jeśli chodzi o, powiedzmy, elementy obronne owocu, no to chyba zaleta, ale nikt kurwa się nie musi bronić przed granatem. No widzicie, kanał Adasia bawi i uczy, to jest fakt i prawda, którą już wszyscy dobrze tutaj wiemy, ale kto by pomyślał, że i ja się czegoś nauczę? No proszę bardzo, pozytywne doświadczenie, jeśli chodzi o aspekt edukacyjny. Zjem to, co... Myślę, że najlepszym sposobem na zagospodarowanie reszty granatu będzie po prostu wyciągnięcie wszystkich pestek i zmielenie ich na sok. Także myślę, że tym zajmę się potem. Jeśli chodzi o degustację, to tak jak powiedziałem, jeszcze zjem sobie te pestki, które tutaj zostały. Podejrzewam, że jedzenie pestek w ten sposób, który ja tutaj prezentuję, nie jest to najbardziej popularny sposób jedzenia granatu. Chociaż w sumie nie wiem sam. Ale jeśli miałbym się wypowiedzieć na ten temat, to powiem wam tak. Na początku, kiedy je się te pestki, czuję się, że one są takie twardawe, ale wypływa z nich dużo soku. Sok jest, tak jak powiedziałem wcześniej, całkiem przyjemny, jeśli chodzi o smak. Trochę kwaskowaty, ale to jest taka fajna, owocowa, słodka, przyjemna kwaskowatość. Potem, jak już się mimo wszystko nasiona stałego tego soku pozbędą, to zostają takie twarde po prostu szkieleciki tych nasion i trzeba je pogryźć. Dla niektórych jest to plus, ponieważ fajnie, jak można coś sobie pogryźć, a nie tylko pociumkać. Po to mamy w końcu zęby, prawda? A dla niektórych jest to niepotrzebne i uciążliwe. Jeśli chodzi o mnie, ja jestem za tym, żeby coś tam sobie pogryźć, ale myślę, że tutaj, jeśli chodzi o smak, to nie jest to gryzienie ulubionego mojego formatu. Także myślę, że możemy spokojnie przejść do oceny. Mimo wszystko jednak czuję, że będzie to owoc pokroju kaki, czyli fajny, nieszkodliwy, smaczny. Myślę, że ma swoich fanów, ale dupy po prostu nie urywa. Chociaż mimo wszystko i tak bije na głowę takich zawodników jak zielona karambola. Może będziemy tutaj zaznaczać, że jest to zielona karambola, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, ponoć karambolę musi się jeść żółtą. Wystarczy poczekać tydzień, trzymając ją gdzieś w lodówce czy gdzieś indziej. Ja tak robiłem. Czekałem i ona dalej była zielona. Nie chciała ze mną współpracować, więc po prostu wylądowała na końcu rankingu. Ale przechodzimy teraz do oceny. Granat! Jeśli chodzi o wygląd, tak jak powiedziałem na początku, kształtem absolutnie tutaj nie podbił mojego serca. Najbardziej, co chciałbym zauważyć, jeśli chodzi o pozytywy, to właśnie ta dziura wulkaniczna z tym pipciem, który wystawał. Tego nie widziałem w sumie w wielu owocach, żeby było widać mimo skórki, którą jest owinięty owoc, wnętrze i jeszcze ten fajny pipciu. To jest taki, powiedzmy, mały plusik, ale wiecie, jak się ma zagrożenie z jakiegoś przedmiotu, to jeden plusik za aktywność na lekcji raczej nie pomoże. Także w tym przypadku będzie tutaj podobnie, tylko że zagrożenia nie ma. Powiedzmy, że wahamy się między trójką a czwórką. Kolor pozytywny, bardzo fajna czerwień. Myślę, że to też będzie taki dodatkowy plusik za aktywność. Więc jeśli chodzi o wygląd, może też spojrzeć na inne tutaj rzeczy, które oceniałem. Cherimoya była fajna
i dałem jej 7, Kaki dałem 4. Jeśli chodzi o Granat, myślę, że byłby jest lepszy niż Kaki. Myślę, że mogę tutaj wystawić mu 5, ponieważ Czyrymoja miała takie fajne wgniecenia i to było ciekawe, to było niespotykane. Także 7 to była ocena dla Czyrymoi. Myślę, że tutaj mogę wystawić również ocenę 5, którą otrzymało Fizalis. Fizalis było małe, było nudne, ale miało te liście opatulające i to był właśnie ten czynnik, który sprawił, że Fizalis otrzymało 5, a nie mniej. Przejdziemy teraz do smaku. Czy mam brać pod uwagę wszystkie elementy jadalne? Jeśli tak, to mógłbym też skosztować skórki, bo w sumie to może teraz to zrobię. Dobrze, będziemy oceniać tylko elementy jadalne. Tak jak powiedziałem, sok był całkiem smaczny. Fizalis miało 6, karambola miała 4. Jeśli miałbym oceniać cały owoc, byłoby źle. Pójdę na rękę Granatowi, bo i tak będzie w środku stawki. Granat ode mnie dostaje 7 za smak. 7 za smak i jest tutaj bardzo znaczna część brana pod uwagę, jeśli chodzi tylko o nasiona. Resztę miałem na to oko, ale nie uwzględniam tego aż tak w ocenie. A wiecie co? Wygląd w sumie Granatu to też jest kwestia środku. Środka, ja o tym zapomniałem. Myślałem, że to kwestia konsystencji. Zapomniałem, przepraszam bardzo. Cofam ocenę 5 dla Granata i dodaję mu dodatkowe 2,5 punktu za środek. Czyli robimy z tego 7,5. Żeby nie musiał mazać. 7,5 update sytuacji. Wygląd dla Granata to 7,5, nie 5, bo oceniłem tylko zewnątrz, a nie te pestki w środku, które były rewelacyjne. No ale żeby być kiwano, to trzeba mieć i zewnątrz ładny, i wewnątrz. Wiadomo. Konsystencja, no nie za bardzo. Nie za bardzo mnie to urzekło. Pestki nie urwały dupy. Miąż i skórka dałbym jeden, gdybym mógł, ale będę brał pod uwagę, tak jak powiedziałem, tylko pestki. 4,5 damy, żeby się wyrównało. Także 7,5 i 7 to jest 14,5. 14,5 plus 4,5 to jest 19. 19 punktów dla Granata. Jest to miejsce 4, trzecie od końca. Klasyfikacja prezentuje się w ten sposób: 7,5 za wygląd, 7 za smak i 4,5 za konsystencję. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Piszcie mi na dole komentarze, tak jak ostatnio może zrobiłem coś źle z karambolą. Znaczy zrobiłem coś źle z karambolą, ponoć zrobiłem źle, a wcale nie jest to pewne, bo karambola nie chciała ze mną współpracować. Być może nie doceniłem Granata tak jak powinienem. Mimo wszystko na tę chwilę tak prezentuje się sytuacja. Sytuacja się wyklarowała w określony sposób i jedyne co możecie zrobić, to tylko płakać w komentarzach, do czego serdecznie zachęcam. Dzięki wielkie za oglądanie, nie zapomnijcie o zostawieniu oceny. Jeśli chcecie być na bieżąco z odcinkami, możecie zasubskrybować kanał, serdecznie do tego zachęcam. Ja na tę chwilę się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć. Dziana.